Ile on meczy miał? Osiem. No naprawdę, to przez przypadek trzeba by wygrać więcej niż jeden. Znaczy formacja zależy od tego, jakich się ma zawodników, a nie odwrotnie, prawda? Nie to, żebym się bał, ale trzeba zwrócić na nich uwagę, prawda? Bo jeżeli ten mecz nie przyniesie 3 punktów, to możemy zapomnieć o San Marino, no, szczególnie o Anglii, bo to będzie... to już będzie po eliminacja. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Stany Zjednoczone dzisiaj u nas. To jest ciekawa sprawa. Janusz Michalik, dzień dobry. A proszę nie żartować, bo tak było jak już tu w Polsce byłem. Wszyscy myślą, że zmieniłem nazwisko, ale niestety nie. Niestety nie, czyli nie. Naprawdę przez dla tych, którzy myślą, że ja coś tam wykombinowałem, muszę to prostować. Nie wiem naprawdę dlaczego, ale zawsze był przez 2 L. Okej, okay, no to w takim razie po polsku Michalik. Tak. A dzisiaj sobie pogadamy trochę o kadrze Polski, po to zresztą tutaj w Warszawie jesteśmy. No i te najbliższe mecze, przede wszystkim z Anglią, jest najciekawszy, ale umówmy się, że z Albanią teraz ten najbliższy jest po prostu najważniejszy i dużo problemów przed nim. Który jest największym u Paulo Sous? Ten z Albanią. To jest zdecydowanie... Znaczy, to są dwie rzeczy. A ten mecz jest problemem sam w sobie? Ja myślę, że jest. Mhm. Dlatego, znaczy... No nie wiem, no chyba każdy narodzi się przyzwyczaił, że tak patrzy się Albania i się myśli, że... Ja patrzę na przykład na te 3 mecze tak samo, jak patrzyłem na Mistrzostwa Europy, prawda? Bo są podobne. 3 mecze w grupie na Mistrzostwa Europy, 3 mecze tutaj dzisiaj. Pierwszy mecz z drużyną, którą w czasie Mistrzostw Europy, taką jak była Słowacja, to jest bardzo podobne. Wydawało nam się, że wygramy na pewno, a okazało się, że dostaliśmy w łeb, prawda? I Albania, jak się popatrzy na ich skład zawodników, mają naprawdę niezłych piłkarzy, jak tak ktoś może sobie popatrzy, gdzie oni grają, w jakich drużynach ligowych, to dosyć ciekawie. Także nie mówię, że Polaków nie stać na zwycięstwo, ale nie to, żebym się bał, ale trzeba zwrócić na nich uwagę, prawda? Bo jeżeli ten mecz nie przyniesie 3 punktów, to możemy zapomnieć o San Marino, no, szczególnie o Anglii, bo to będzie... to już będzie po eliminacjach. Już teraz jest bardzo blisko w moim przekonaniu tego, że może być po eliminacjach, ponieważ widzieliśmy, że jak grają Węgrzy w grupie śmierci w czasie Euro, a widzieliśmy, jak graliśmy z nimi tam, bo trochę można powiedzieć fartownie, 3-1, 3-3, także wydaje mi się, że ten mecz z Albanią jest nie tylko ważny, ale jest najważniejszy. O Anglii w ogóle ja nawet na przykład nie myślę, bo to jest fajnie. Będzie na Stadionie Narodowym, ale atmosfera będzie tylko wtedy dobra, jeżeli zrobimy coś z Albanią, bo tak to będzie po prostu w moim przekonaniu mecz towarzyski. To prawda. Potem do tych amerykańskich wątków typu Adam Buxa, Przemysław Frankowski, który już co prawda nie jest w Stanach, ale we Francji gra. Ale zacznijmy sobie od tych problemów, bo one są duże. Jak zaczniemy już od bramki, no to Wojtek Szczęsny ostatnio te błędy popełnia coraz częściej. Przede wszystkim w meczu z Udinese wyglądało to źle, ale o całą obronę bym spytał. Bo Glik miał zmienić klub na Serie A? Został na zapleczu w drugiej lidze włoskiej, dokładnie. Bednarek nie wygrał rywalizacji o pierwszy skład w Premier League. To się robi nieciekawe. Jeszcze nie wygrał. Ja myślę, że on tam będzie grał dalej, nie? Miał chyba, jak dobrze pamiętam, to dziecko mu się urodziło, prawda? Mhm. Miał gdzieś taki początek sezonu, może nie taki... Ale grał u Hasenhüttl w zeszłym roku. Ja myślę, że on tam gdzieś dojdzie. To nie chodzi o to. No obrona jest jaka jest. Oczywiście można o Paulo Sousa się... Znaczy... Może jestem trochę inny, bo ja jestem otwarty na zmiany. Mi się wydaje, że czasami tutaj po prostu ludzie nie są otwarci na w ogóle na jakieś zmiany. A jeśli już chodzi o 3 z tyłu czy coś takiego, ja nie mam z tym żadnego problemu. I za to Sousie gdzieś bym tam coś, nie wiem, zgadzam się z tym, że próbuję coś robić, tylko że my nie mamy zawodników na to. Ja bym dalej grał 4, ponieważ nie mamy gdzieś tam wielkiej szybkości, czy to gra Glik, czy to gra Bednarek, czy to gra Kamiński, ktokolwiek, czy Bereszyński, to nie są zawodnicy, którzy na przykład taki Bereszyński, przecież ja Ligę Włoch oglądam cały czas, czasami gra w trójce, ale w większości teraz nawet gra w 4, nie? Oglądałem ich, znaczy komentowałem ich mecz 2 tygodnie temu. Znaczy formacja zależy od tego, jakich się ma zawodników, a nie odwrotnie, prawda? Tak się ustawia. Także
no nie jest może idealnie, ale jeśli chodzi o zmiany jako takie, które Sosa wprowadził, to ja po prostu jestem otwarty na to, żeby coś próbować, a nie żeby zawsze stać tymi samymi zawodnikami, taką samą formacją, bo kiedyś ktoś kiedyś przekazał tak, że a nie inaczej. Okej, okay, to próbować jak najbardziej, ale pan Janusz Michalik, ufa Paulo Sousie czy nie? Mniej. Prawie na nie. A jako kibic, nie jako komentator, jako kibic, ponieważ fakty są takie, że wygrał jeden mecz. Na tym ta praca polega, prawda? Będzie trenerem, jeżeli dostanie się na Mistrzostwa Świata, prawda? Bo ma taki kontrakt. I bardzo bym chciał, żeby tak się stało, bo będzie fajnie dla nas wszystkich. I zapomnijmy o tym, czy Paulo Sousa się zna, czy nie. Bo jak pojedziemy do Kataru, wszyscy będą mówili, że Paulo Sousa jednak się znał. Ale jeżeli tam nie dotrze, no to wiemy dlaczego. Mhm. Bo no niemożliwe, żeby tylko... Ile on meczy miał? Osiem. No naprawdę, to przez przypadek trzeba by wygrać więcej niż jeden. 5 przed turniejem i potem 3. Doskonale wiemy, jakie mecze. Okej, okay, jeśli chodzi o środek pomocy, to ja szczerze Paulo Sousie współczuję. Bo tutaj trochę się pastwi nad nim los. No i te kontuzje są straszne. Kogo najbardziej będzie brakować? Klicha w moim przekonaniu, bo to jest jedyny zawodnik, który ja uważam ma... Jeszcze będę mówił o innym zawodniku, który ma naprawdę serducho, dojdziemy do tego, ale potrafi grać, nie? U Bielsy... Znaczy ludzie mają różne opinie o Bielsie, bo jednak on tam jakiś może wielkich turniejów nie wygrał albo za dużo nie wygrywał, ale wiadomo, że Pep Guardiola i różni na świecie go uważają za jakiegoś tam człowieka, który pomógł im w drodze trenerskiej, ale Klich jest żeby u Bielsy grać, to trzeba mieć charakter. A mi się wydaje, że naszej drużynie często tego brak. Mhm. Charakter piłkarski taki, że nawet jak umiejętności nie wystarczają, to czasami można wygrać mecz na charakterze. Ja takich meczów dużo wygrałem w mojej karierze. Także jego dla mnie to jest... Ale tak jak powiedziałeś, masz rację, współczuję Sousie, bo krytyka u nas w naszym kraju jest zawsze, tak jak w każdym innym chyba, ale no, nie miał Milika, nie miał Piątka na Mistrzostwa Świata. Znaczy, przepraszam, Europy. Mhm. I teraz znowu nie ma Milika, nie ma Piątka. Zieliński może zagra, nie wiem dokładnie, muszę się dowiedzieć, może na pewno w pierwszym czy drugim meczu nie zagra. Nie zagra. Mhm. Może z Anglią. I nie ma, teraz mu Klik wypadł. Naprawdę to nie jest łatwo. My nie jesteśmy takim krajem, który sobie może pozwolić, żeby 3 czy 4 podstawowych zawodników w składzie nie grało. Po prostu nie mamy takiej jakości. To prawda, to przechodząc do tych wątków amerykańskich trochę bardziej, to też trzeba spojrzeć na wahadła. No i na lewym albo Rybus, albo Puchacz. Puchacz nie gra nic, Rybus gra wszystko, więc wypada na to, że pewnie zagra on, ale naprawdę... No, Puchacz trochę grał tam, nie? Na początku, czy mi się... No, 2 mecze w eliminacjach w Ligi Konferencji, a w Bundeslidze 0 minut. Rybus wszystko do dechy niemalże, natomiast jeśli chodzi o prawą stronę, ten Przemysław Frankowski dobrze zrobił, że ze Stanów uciekł? Będzie wam go brakować, czy nie? To znaczy, wydaje mi się, że miał szansę, poszedł, gdzieś tam mu się opłacało, pod jakimś tam względem. Także grał gdzieś tam poprawnie, ale to właśnie to jest to, że nie jest, tak jak patrzę na Frankowskiego, to ma chłopak talent, tylko że nie ma tego końcowego wydania. Coś zawsze od niego więcej chcemy, prawda? Mhm. Że potrafi się poruszać tam, lubi schodzić do środka, co widzieliśmy, prawda? Ale jednak czasami od takiego zawodnika, dla mnie na wahadle to zawodnik musi być jeden na jednego, że pociągnie do końcowej linii, czasami wrzucić, czasami coś strzeli. A wydaje mi się, że tego mu trochę brakuje, prawda? Puchacz, ja myślę, że z czasem to może mieć. Wiemy, że jest lepszy do przodu niż do tyłu, ale tego się można nauczyć. A w takim razie, jak tak popatrzymy na tę kadrę i na te 3 najbliższe mecze, bo San Marino to będzie jedno wielkie testowanie, pełen light. Natomiast jeśli chodzi przede wszystkim o Albanię i Anglię, kto nas może pociągnąć faktycznie i te punkty zapewnić? No co, no nie będę wymyślał czegoś nowego, nie? Chyba wiemy, kto to jest. To jest... Tylko on? No nie. Znaczy, no teraz tak się zaczynam się zastanawiać, nie? No bo kto tam będzie grał? Bo mamy zawodników, którzy ostatnio nie grali, ale no jednak Robert będzie najważniejszy. No. Też mi go szkoda, bo wszyscy wymagają od niego
tego, żeby robił to, co robił w Bayernie. Nic nowego nie wymyślę, mówiąc, że tam ma jednak orkiestrę, która dla niego gra, nie? A tutaj ta orkiestra jest troszkę inna, prawda? W takich meczach jak ze Słowacją, czy tutaj z Albanią na razie, bo później Anglia przyjdzie, to jakbym wstał rano, jakbym był nim, to bym sobie pomyślał, dzisiaj to jest taki dzień, który ja muszę to zrobić. Mhm. Nie mówię, że sam, ale ja muszę dzisiaj grać na najwyższym poziomie, jaki tylko jest możliwy. No to w takim razie na sam koniec ten wątek, na który czekaliśmy, jak sobie w Stanach radzi ten nasz Adam Buxa i czy to jest faktycznie poziom reprezentacji, bo wreszcie do niej trafia i wreszcie może faktycznie grać. Znaczy, mógłbym tutaj gdzieś tam mówić, że 100% sobie da radę. Człowiek, który ma serce, który ostatnio jest w dobrej formie, bo strzelił 10 bramek. Widziałem jego mecz ostatni, nie strzelił chyba w tym ostatnim, przed wyjazdem moim. Ma serducho, walczy, biega. Adam jest pracuś, on zostawia naprawdę zdrowie. I teraz jest w formie i myślę, że, jakby to powiedzieć, bo nie chcę być prorokiem, ani po prostu nie znam się. A proszę być. Znaczy nie, po prostu się nie znam, ale wcale bym się nie zdziwił, jakbyśmy za tydzień, jak ja będę wyjeżdżał, czy za 12 dni, mówili najwięcej o Adamie Buxie. Jest Robert, wiem, że Świderski prawdopodobnie wyjdzie w pierwszym, tak mi się wydaje, jak ostatnio, ale jakby Adam wyszedł za nim, to jest człowiek, który potrafi wybiegać i pomóc. Nie zdziwiłbym się. No dobrze. Może się będę mylił. Ufamy. Nie śledzimy tak na bieżąco ligi MLS, ale na pewno ufamy. Dziękujemy bardzo. Pan Janusz Michalik. Dziękuję tutaj podkreślamy. Polskie nazwisko absolutnie. Absolutnie. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.